Cześć wszyscy, jestem Filippo Bollino i jesteście na mój kanał Oczami Filippo. Od dawno mi tutaj nie było. Teraz mamy nowy odcinek. Jestem obecny na Sycylii, dokładnie w miejscowość Sicamino, prowincja di Messina, niedaleko, gdzie tam ja się urodziłem. Będę odpowiadać taka ciekawa historia, gdzie jest jeden duka, czyli hrabia, i swoja kochanka, dużo młodsza od niego, i żona, i dzieci. Więc jest bardzo ciekawe oglądać odcinek. Jesteśmy w miejsce Sicamino. Tutaj, za moimi plecami, jest zamek Duca Avarna. To było takie arystokratyczne Sycylijczyka, które miał żona i miał kochanka. I za każdy raz on się kochał ze swoją kochanką. Na złość on dzwonił te dzwonki. Słyszycie? Znacie, że on przed chwilę skończyło się kochać ze swoją kochanką. Jesteśmy właśnie przy drzwiach główne od zamek Duca Avarna. To jest zamek, który ma ponad 150 lat i było jego rezydencja. Duca miał też dzieci. Jedno się nazywa Guiscardo, jest takie bardzo arystokratyczne imię, Guiscardo. Ja pamiętam Guiscardo, on był taki zawsze opalony, blondyny z długimi włosami i prowadził taki jeep amerykański i nie pracował nigdy w życiu, tylko chodziło od restauracji do restauracji, wypiło zawsze szampanie. Ale pieniędzy powoli skończyli, więc zaczęli sprzedać wszystkie ich ziemia, które mieli. Te wszystkie ziemie, które teraz widzieliście, należały do hrabia Avarna, które w latach 60-50, kiedy mój tata miał 13 lat i w Milazzo razem z mój dziadek mieli bar, to zawsze przyjechał ze swoje dzieci, ze swoją żoną i zamawiał najdroższy szampan dla wszystkich. Hrabia się miał kochanka, która była młoda Amerykanka stewardessa. Miała około 30 lat i on miał już 70 lat. Ona była bardzo zakochana, prawdziwie zakochana. Hrabia miał cała swoja rodzina na całej Europie. Dlatego, że w tamtym czasie oni się pobrali między sobą, więc kuzyn, z kuzynka z Anglii czy Francja. No i być może nawet była rodzina z króli królowa z Anglii. Więc kiedy później dzieci Duca Avarna, on miał trzy dzieci, dwa syna i jedna córka. Jedno się nazywał Carlo, drugi się nazywał Guiscardo, a trzecia właśnie córka nazywała się Alberiga. Alberiga. Baba! Jak się nazywała a sorro de Guiscardo? Albereda. 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 Córka nazywała się Albereda. Była bardzo ładna.
Późne było Guiscardo i najstarsze Carlo. No, Guiscardo pewnego momentu zaczął sprzedać te wszystkie ziemie, które należało do swoją rodzina i na początek zaczęli sprzedać po 50 lirów za metr, czyli kilka groszy. Później trochę więcej. Mój tata kupił ten teren, ta działka, która jest za moimi plecami, widać tam, i kupił około 80 tysięcy metrów kwadratowych za 200 lirów za metr. Żeby robić 1 zł, było potrzebne 2000 lirów. On kupił 200 lirów za metr. Guiscardo nadal żyje, ma chyba około 80 lat i obecnie, z tego co wiemy, mieszka w Rzymie, ale zapytaliśmy dzisiaj tutaj mieszkańców, mówili, że tamtym roku lato przyjechał i odwiedzał swoje stary zamek, gdzie spędził swoje dzieciństwo. Teraz mieszka w Rzymie, gdzie ma przepiękna willa i spędza ostatnie lat swoje życie na stolicy włoskiej. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zachęcam robić subskrypcję do kanału. Jest tutaj dawać like. Tutaj gdzieś będzie dzwonek, subskrypcja i like do kanału. Jeżeli dostaję kilka like, to będę robić kolejny odcinek. Może następny raz będziemy w Polsce, albo we Włoszech, albo ciekawe gdzie. Na razie ja was wszyscy pozdrawiam. Życzę wam wesołe święty i ciao a tutti, buon Natale. Ciao!